Gdyby brać pod uwagę atmosferę panującą na widowni, mało która miejska impreza może się z nią równać. Koncert galowy 7. edycji Festiwalu Młodych Talentów tylko to potwierdził. W piątek salę widowiskową ratusza wręcz rozsadzała pozytywna energia początkujących artystów oraz publiczności. W eliminacjach wziął udział 60 osób, 24 zostało laureatami. My mamy zasadę od początku taką, która sprzyja bardzo dobrym kontaktom młodych talentów między sobą, integracji, że nie ma pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca. Wszyscy są laureatami. Bo kiedy nie ma miłości, Już tradycyjnie uczestnicy koncertu reprezentowali różne dziedziny twórczości scenicznej. Starym zwyczajem dominowali wokaliści, instrumentaliści oraz tancerze. Lokalni rutyniarze, widywani na festiwalu od wielu lat, ale znaleźli się też zdolni debiutanci. Cieszę się z tego, że w naszym mieście są młodzi ludzie, którzy chcą szlifować swój dar, swoje umiejętności, chcą co więcej prezentować je publicznie. I myślę, że doczekamy się kiedyś, że ten młody talent, który tutaj na tej scenie wystąpił, później będzie występował na tych wielkich scenach. Jeden występ zarówno organizatorzy, jak i publiczność przyjęli szczególnie gorąco. Bardzo nas ucieszył występ Nicoli Rossy, która w tym roku nie tylko zagrała na skrzypcach i porwała znów całą widownię, ale także zaśpiewała piosenkę, jest zdrowa, jest z nami i to jest bardzo ważne. Tamtego roku w Portofino skończyłam 19 lat. Dla większości utalentowanych młodych ludzi pokazanie się na scenie ratusza jest celem samym w sobie, ale są i tacy, którzy swe artystyczne pasje rozwijają idąc do szkół muzycznych, baletowych i teatralnych. Prędzej czy później w Legionowie powinna więc wyrosnąć kolejna gwiazda co najmniej krajowego formatu, a póki co szykuje się w nim koncert, na którym razem wystąpią artyści z dwóch różnych muzycznych światów, nie wspominając o odległych datach urodzenia. Ten projekt Legionowo Łączy Pokolenia ma na celu przygotowanie takiego wspólnego koncertu, gdzie wystąpią młode talenty i talenty seniorzy. Mamy na przykład babcię, która jest gwiazdą zespołu Na Luzie, a jej wnukowie są laureatami Festiwalu Młodych Talentów. Koncert Legionowo Łączy Pokolenia odbędzie się 8 stycznia, oczywiście w sali widowiskowej ratusza. Początek o godzinie 18:00.